Cześć kochani, witam Was na moim blogu. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję i taką małą prezentację sensorycznych piankowych klocków modu. Zanim zacznę, od razu Wam tutaj podkreślam, że recenzja nie jest sponsorowana w żaden sposób. My sami zakupiliśmy te klocki na święta Bożego Narodzenia jako prezent dla naszego synka Jamie'ego, który ma 2,5 lat. Więc powiedzmy, wcześniej zobaczyliśmy w internecie, jak one wyglądają, poczytaliśmy trochę recenzji, ale jest ich mało, więc dlatego stwierdziłam, że zrobię tę recenzję, żeby pokazać ludziom, jak one naprawdę wyglądają, jak się sprawują. Ale właśnie mieliśmy wysokie oczekiwania po przeczytaniu właśnie opisu tych klocków i po zapłaceniu wysokiej ceny, gdzie tutaj w Australii, gdzie mieszkamy, to ta cena jest naprawdę o wiele bardziej osiągalna niż to, co w Polsce musicie za nie zapłacić. Natomiast biorąc to wszystko pod uwagę, jak one przyjechały, te klocki, dostaliśmy je, no to wiadomo, zderzyliśmy się z rzeczywistością, od razu zauważyliśmy plusy, minusy, więc stwierdziłam, czemu się nimi nie podzielić. I uwaga, ja tutaj w tym filmiku będę pokazywała zestaw Dreamer Kit, bo właśnie akurat taki kupiliśmy, ale są jeszcze dostępne dwa. Jest dostępny zestaw Explorer Kit i Curiosity Kit. I fajne jest to, słuchajcie, że można sobie też oddzielnie, dodatkowo dokupować te klocki pojedyncze, czy tam te łączniki albo koła, kółka, także to jest też, myślę, bardzo fajne. Powiem Wam szczerze, że jak na początku przyszły te klocki i na nie spojrzeliśmy, to tak nie wiedzieliśmy do końca, za co się zabrać, ale na szczęście dołączają tam instrukcje z propozycjami, więc można sobie zgapić na początku. Fajne rzeczy tam są zaproponowane, resztę można też z internetu, no i potem, słuchajcie, jak już mniej więcej wiecie, o co w tym wszystkim chodzi, jak to się mniej więcej buduje, to już naprawdę mega szybciutko idzie samemu wpadać na różne pomysły i różne rzeczy właśnie tworzyć. Powiem Wam tak szczerze, że mnie najbardziej do kupna tych klocków zachęcił fakt, że są dla dzieci w różnym wieku. To jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, bo jeżeli zabawka rośnie z naszym dzieckiem, to znaczy, że nie wydajemy niepotrzebnie pieniędzy na chwilkę, tylko po prostu dziecko będzie mogło się bawić tą zabawką dłużej. Więc tutaj przekonało mnie to właśnie, że te klocki są dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 8 lat. Ale ja Wam powiem szczerze, że nawet dłużej można z tego korzystać, dlatego że to wszystko zależy od tego, co będziecie tworzyli i można naprawdę stworzyć sobie po prostu zwykły stoliczek, czy tam podkładkę nawet dla dorosłych na laptop, czy na cokolwiek i można z tego naprawdę, z tych klocków bardzo, bardzo długo przez lata korzystać. No a taka druga rzecz, która mnie przekonała do kupna tych klocków, to była jakość. Miały być bardzo dobrej jakości. No i rzeczywiście, słuchajcie, jak się tak na nie patrzy, przyjrzy się nim, zacznie się konstruować cokolwiek, to naprawdę można powiedzieć, że są trwałe, solidne, bardzo dobrej jakości. Ale żeby to tak na 100% stwierdzić, no to wiadomo, potrzeba trochę czasu. Już powiem Wam szczerze, że zauważyliśmy, że niestety niektóre konstrukcje się rozwalają, rozchodzą, rozpadają, także nie trzymają te łączniki aż tak mocno. No czasami jest to niestety kwestia tego, że się wybierze zły łącznik, bo tam są różne, krótsze, dłuższe, czasami się wybierze zbyt krótki, no to wiadomo, że się szybciej coś rozejdzie, trzeba wiedzieć po prostu, do jakiej konstrukcji i do jakiego mocowania, które długości tych łączników wybrać. Czasami też może to być kwestia wieku, po prostu wybudujemy coś według instrukcji, co tak naprawdę jest dla dziecka młodszego niż nasze dziecko i potem wiadomo, pod wpływem ciężaru się jakaś tam konstrukcja, zabawka jeżdżąca na przykład rozwali. Poza tym zauważyliśmy, że w przypadku wielu konstrukcji, jeżeli się nawet przestrzega tych wymagań wiekowych i rzeczywiście sugeruje się instrukcjom i buduje tak, jak tam jest zalecane, no to jednak i tak niektóre konstrukcje się po prostu rozłażą. Albo po prostu wypadają te łączniki, czy też koło jakieś odpadnie. No z kołami to zauważyłam, że jednak lepiej korzystać z tych takich twardszych kółek, bo te piankowe, one są bardziej dla młodszych dzieci, jednak przy na przykład cięższej, wyższej wadze dziecka, to jednak jest większe prawdopodobieństwo, że takie koło odpadnie, więc my raczej jednak korzystamy z tych twardszych kółek, raczej niż z tych piankowych. I trochę właśnie Wam powiem szczerze, że jestem zawiedziona tym, że tak odpadają te koła, czy też rozchodzą się te zabawki, szczególnie jeżeli patrzy się na wysoką cenę produktu. Jednak to nie powinno się dziać. Tak, pół żartem, pół serio. Niestety, słuchajcie, te klocki nie są wytrzymałe, odporne na ugryzienia psa.
Nasz pies się do nich dorwał w pierwszym dniu już. No i wiadomo, pies też zobaczył coś nowego, zafascynowany, zaczął gryźć te koła i zobaczcie, co się stało. No dziury od razu, trwałe. Nie żeby to jakoś wpłynęło teraz na użytkowanie tych klocków, czy też na jakieś ograniczenia związane z konstrukcjami i z możliwościami. Natomiast no jednak nie wygląda to aż tak teraz ładnie. No fakt, że te klocki są piankowe, czyli takie miękkie, jest fajne moim zdaniem, bo są bezpieczne dla dziecka, wiadomo, są lekkie, dziecko może je podnieść, jak się uderzy czy rzuci tym klockiem, to nic się nie stanie, bo materiał jest naprawdę fajny, no taki piankowy, ale niestety to, że kolor jest taki jasny, to mimo tego, że oczywiście wyglądają tak ładnie, elegancko, pięknie się komponują z jakimiś jasnymi wnętrzami, no to niestety bardzo szybko się brudzą. Naprawdę jest to, słuchajcie, ekstremalnie trudne, żeby utrzymać je w czystości. Po paru dniach, a nawet po jednym dniu użytkowania już od razu zaczynają być plamy, wiadomo jak to przy dziecku. Fajna natomiast rzecz jest taka, że można sobie je bardzo łatwo wyczyścić albo za pomocą szczoteczki, ale powiem Wam szczerze, że to jednak jest trochę za dużo roboty i dla mnie to jednak jest jedno wielkie nie, chyba że chcę po prostu jakąś małą plamę tam pojedynczą wyczyścić. Natomiast super jest to, że można je prać w zmywarce. Tutaj właśnie tylko trzeba przestrzegać instrukcji, że nie może być temperatura wyższa niż 40 stopni i niestety no zajmują całą zmywarkę. Więc jedno całe pranie jest po prostu na te klocki. No ale niestety, słuchajcie, z tą zmywarką to też tak kolorowo nie jest, dlatego że jak my wyciągnęliśmy te klocki ze zmywarki, no to niestety, zobaczcie, zauważyliśmy pełno wgnieceń na praktycznie każdym elemencie. Więc mimo użycia zalecanej temperatury, niestety właśnie ten stojak, który jest w zmywarce, odcisnął się na wszystkich klockach. No i drugi taki estetyczny minus, poza tym, że właśnie szybko się brudzą, to też bardzo szybko łapią sierść zwierząt. Także jak macie jakiegoś zwierzaka w domu, tak jak my na przykład mamy psa, no to niestety na tych klockach będzie non-stop sierść. Taka mniej ważna rzecz, ale chciałam tutaj o niej wspomnieć, to jest to, że słuchajcie, mimo tego, że widzicie, że te klocki są duże, naprawdę są duże, to ja spodziewałam się, że przyjdą 5 razy większe niż tak naprawdę przyszły. To było wszystko spowodowane tymi zdjęciami w internecie, jakoś tak, nie wiem, mój odbiór był taki, że te klocki będą naprawdę gigantyczne, a jednak no okazały się mniejsze niż to, czego ja się spodziewałam. Ale dlatego tutaj sami widzicie te proporcje, klocki co do nas, więc myślę, że możecie sami sobie ocenić. Ale najlepsze, słuchajcie, jest to, że te klocki naprawdę rzeczywiście pobudzają wyobraźnię i dziecka, i rodzica, i można wspólnie tworzyć, budując, wyobrażając sobie, co można sobie właśnie wybudować, z nich tworzyć. Naprawdę powiem Wam szczerze, że nawet ja się mega wkręciłam w te klocki. Jak na nie patrzę, to sobie zawsze wymyślam, co by tu z nich zbudować, albo jak myślę sobie, że czegoś potrzebujemy w pokoju Jamie'ego, żeby właśnie się pobawić w jakiś sposób, to od razu pierwsza myśl, żeby sięgnąć po te klocki i to coś z nich zbudować. Na przykład potrzebujemy garażu dla autka, no to budujemy garaż. Albo potrzebujemy stoliczka z krzesełkami, no to proszę, z tych klocków też idzie takie coś stworzyć. My jesteśmy naprawdę mega wciągnięci w budowanie różnych rzeczy z tych klocków, ale nasz synek Jamie, który ma aktualnie teraz w trakcie nagrywania tego materiału 2,5 roku, to też je naprawdę, słuchajcie, uwielbia. Uwielbia z nich budować jakieś różne rzeczy pod siebie i naprawdę nas zaskakuje tym, jaką ma wyobraźnię. Tu widzicie, jak na przykład sobie bębny skonstruował z kółek, także to też było śmieszne. Albo po prostu sobie zaczął zwykłą wieżę budować z tych łączników. Ale najlepsze jest to, jak właśnie my czasami coś skonstruujemy według instrukcji, coś takiego mega fajnego, skomplikowanego bardziej. A myślimy, że Jamie będzie to uwielbiał. Natomiast on podchodzi do tego na przykład i burzy to i tworzy coś innego albo zmienia to. Także to też tutaj udowadnia, że te klocki pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że dziecko jest bardzo kreatywne i po prostu sobie tworzy według swoich pomysłów. Ale naprawdę, słuchajcie, z tych klocków to idzie wszystko skonstruować, dosłownie. Jakieś różne pojazdy na kółkach, jakieś balansujące konstrukcje, bujaki, jakieś rolery. Jakieś nawet takie, bym powiedziała, sportowe konstrukcje, czyli na przykład tor przeszkód, jakieś schodki do wspinania się, czy na przykład jakieś zwykłe wieże, także naprawdę no
dziecko w każdym wieku coś tam z tego zbuduje, pobawi się w jakiś sposób. Jest to naprawdę super. Niestety tutaj bardzo dużym minusem jest to, że cena jest mega wysoka. Bardzo drogie są te klocki, szczególnie właśnie na warunki polskie, bo w Australii, gdzie my mieszkamy, to rzeczywiście są one bardziej dostępne cenowo. Natomiast no rzeczywiście trzeba przyznać, mimo tam paru uchybień, że są wysokiej jakości, ale jednak jak się tak na nie patrzy, to no nie wydaje się, że powinny aż tyle kosztować, ile kosztują. Ale tak całkiem serio, to powiem Wam, że jak się tak pomyśli głębiej, to mimo tej wysokiej ceny można dojść do wniosku, że się tak naprawdę trochę jednak zaoszczędza na kupnie tych klocków. I chodzi mi tutaj o to, że jak spojrzycie na to, że z tych klocków naprawdę idzie przeróżne rzeczy stworzyć, przeróżne rzeczy, które normalnie się kupuje dziecku jako oddzielne zabawki. Chodziki, jakieś bujaki, autka różne, i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj na przykład jak sobie policzycie, ile na te oddzielne zabawki musielibyście wydać pieniędzy i porównacie z ceną tych klocków, z których idzie te zabawki tak naprawdę zbudować. No to tak naprawdę ja doszłam do wniosku, że aż tak dużo się nie przepłaca, a wręcz może nawet się zaoszczędza, bo te inne zabawki, bujaki, chodziki, autka, one przecież też są bardzo drogie. Ale kupując właśnie te klocki, a nie mnóstwo tych innych rzeczy pojedynczych, które z tych klocków możecie stworzyć, to nie dość, że zaoszczędzacie na pieniądzach, to jeszcze na miejscu. Dlatego, że zamiast zorganizować miejsce na przechowywanie tych wszystkich pojedynczych zabawek, po prostu musicie mieć trochę miejsca na przechowywanie tych klocków. I jak się domyślacie, one oczywiście zajmują o wiele mniej miejsca niż te wszystkie zabawki, których już nie musicie kupować, tylko możecie sobie z tych klocków zbudować. A jeszcze dodatkowo, wiecie, jak dzieci się często nudzą jakimiś zabawkami, no to tutaj w przypadku tych klocków jest genialnie, dlatego że jak się dziecko znudzi jakimś samochodzikiem, które zbudowaliście z klocków, to nie trzeba samochodzika gdzieś tam składować, szukać miejsca na niego, tylko po prostu rozwala się samochodzik i buduje się coś innego, coś, czym dziecko się będzie chciało w danym momencie bawić. Także zaoszczędzacie miejsce, kasę i też miejsce na to, żeby składować rupiecie, czyli rzeczy, którymi już dziecko się nie bawi. Także naprawdę z ręką na sercu tutaj, tak jak widzicie zresztą sami, muszę Wam powiedzieć, że są naprawdę mega wielofunkcyjne, dla każdego, w każdym wieku. Ja bym nawet nie ograniczała tego do 8 lat, bo można naprawdę takie konstrukcje z tego stworzyć, zabawki, że ja bym powiedziała, że na tyle, na ile wytrzymają, a zobaczymy, ile wytrzymają, to można z nich naprawdę długo, długo korzystać. No to co? Czas na wielkie podsumowanie. Także widzieliście, słuchajcie, plusy, minusy tych klocków, zobaczyliście pewne konstrukcje i o to mi właśnie chodziło, żebyście może teraz na tej bazie i biorąc też pod uwagę tą cenę, mogli zadecydować, czy warto te klocki kupić, czy też nie. No, nam się podobają. Szczerze Wam powiem, że jesteśmy z nich zadowoleni. Jamie je uwielbia. Uwielbia tworzyć różne rzeczy z nich i coraz to nowsze, inne. Jedynie jesteśmy właśnie rozczarowani ceną co do jakości. Jednak cena jest zbyt wysoka co do jakości, no albo jakość zbyt niska, no powinni troszeczkę jeszcze popracować nad tym, żeby jednak się te konstrukcje nie rozchodziły, żeby te koła nie odpadały nigdy, czy też kółka, no i te łączniki też, żeby nie wypadały, także to jeszcze mają do dopracowania, myślę, no a jeżeli się nie da, no to powinni obniżyć cenę. Także mam nadzieję, że choć troszkę Wam pomogłam tym filmikiem, ale że Wam się przynajmniej podobało. Jeżeli tak, no to zachęcam do lajkowania, no i życzę Wam, kochani, miłego dnia, trzymajcie się, pa, pa!